Wiele z nich ma grymas na twarzy. Powiedziałbym nawet, że niektórzy się do nas uśmiechają. Witamy w kolejnym odcinku History Hiking. Jesteśmy dzisiaj w Krzeszowie. W miejscowości tej na przestrzeni wieków znajdował się klasztor, najpierw dla cystersów, później dla benedyktynów. My opowiemy Wam natomiast o tym, co w Krzeszowie działo się w trakcie trwania II wojny światowej oraz zaraz po zakończeniu konfliktu w Europie. Krzeszów był bowiem miejscem ukrycia legendarnych depozytów. W trakcie II wojny światowej Niemcy ukryli tu cenne depozyty pochodzące z pruskiej biblioteki państwowej. Skarb, o którym mówię, to Berlinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Audioteka. Trafiłem na bardzo ciekawy audiobook pod tytułem Polska, Rosja, historia obsesji, obsesja historii. To fascynująca rozmowa z wybitnym historykiem Andrzejem Chwalbą, która może być świetną propozycją m.in. dla tych z Was, którzy są ciekawi, dlaczego ciągle nam z Rosją nie po drodze i które momenty w historii stosunków Polski z Rosją okazały się dla naszej historii decydujące. Link do tego intrygującego audiobooka znajdziecie pod filmem. Jeśli będziecie kiedyś w Krzeszowie, to koniecznie zajrzyjcie do bazyliki, która jest po prostu przepiękna. Ilość monumentalnych, barokowych rzeźb, obrazów jest naprawdę oszałamiająca. Benedyktyni prowadzili tu przez bardzo długi czas spokojne, klasztorne życie. Aż do sierpnia roku 40. Wtedy to hitlerowska łapa bezpośrednio dotyka Krzeszów i Niemcy z czasem przejmują cały klasztor. Lokują tu siedzibę organizacji Volksdeutsche Mittelstelle, czyli Głównego Urzędu do Spraw Kolonizacji. Oficjalnie organizacja ta zajmowała się załatwianiem spraw Niemców mieszkających poza granicami państwa. Ściągała także etnicznych Niemców do granic III Rzeszy. W rzeczywistości jednak realizowała brutalny i zbrodniczy plan germanizacyjny oraz zajmowała się tak zwanym Lebensraum, czyli poszerzaniem przestrzeni życiowej. Już w październiku tego samego roku Niemcy sprowadzają do Krzeszowa 900 Volksdeutschów z Bukowiny. Nie był to proces pokojowy ani dobrowolny, tylko germanizacja, która związała się także z tym, że polskim rodzinom odbierano dzieci. Na czele Volksdeutsche Mittelstelle stał Obergruppenführer SS Werner Lorenz, który takimi zdaniami podsumował cały ten proceder. Wielkie Niemcy sprowadzają swoich synów z odległych stron, w miejsca wyznaczone przez Führera. Zaraz po przybyciu z Bukowiny Niemców do Krzeszowa, teren klasztoru przejmuje gestapo. Wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom o tymczasowym zajęciu opactwa, Niemcy organizują tutaj obóz przejściowy dla Żydów, tak zwany Sammellager. To nie spodobało się ówczesnemu staroście kamiennogórskiemu doktorowi Frebnrancowi, który w liście do Grundmana napisał tak. Gdy wróciłem z urlopu, otrzymałem okropną wiadomość dotyczącą okręgu Landeshut. Jak przekazał mi Kreisleiter NSDAP, Gauleiter zdecydował, że budynki klasztoru w Grusau, które przejściowo zajmowane były przez Niemców z Buchenlandu, zostaną przez nich opuszczone i zapełnione Żydami. Ma być ich od 800 do 1200. Mają być zgrupowani we Wrocławiu. Nie muszę wyjaśniać, jak niezwykle obciążająca jest to sprawa. Jak poinformował mnie Kreisleiter, protesty zdały się na nic. W dalszej części listu do Grundmana starosta kamiennogórski prosi go, aby ten usunął Żydów z Grusau, ale jego głos nie był słyszany.
Od października 41 do lutego 43 w Krzeszowie znajdował się obóz przejściowy dla Żydów, z których ludzi kierowano m.in. do Theresienstadt, o którym nagraliśmy materiał. Stamtąd drogi prowadziły już tylko do obozów koncentracyjnych, w tym także do Auschwitz. Plany zagospodarowania przez Niemców klasztoru w Krzeszowie sięgały jednak dużo, dużo dalej. A było to spowodowane, rzecz jasna, zmieniającą się na niekorzyść Wehrmachtu sytuacją na froncie. Niemcy w pewnym momencie muszą przenosić po pierwsze fabryki zbrojeniowe na tereny bezpieczniejsze, które nie były zagrożone alianckimi nalotami. Po drugie, muszą przenosić rzeczy bezcenne dla niemieckiej kultury. Już w 1941 rozpoczyna się ewakuacja berlińskiej pruskiej biblioteki państwowej, czyli legendarnej Berlinki. Berlinka to bezcenny zbiór 500 000 archiwaliów, manuskryptów Goethego, Bacha, muzykaliów bezcennych dla całej europejskiej kultury, a nawet XIII-wiecznych fragmentów historii Świętego Graala, czyli kielicha, z którego miał podczas ostatniej wieczerzy pić Jezus Chrystus, a którego Niemcy w trakcie wojny także szukali. Jednym słowem, Berlinka to skarb o nieocenionej wręcz wartości. Berlinkę podzielono na 27 części, z czego jedna z nich trafiła do Zamku Książ. Ale rok 44 był datą, w której lotnictwo alianckie było w stanie dolecieć nad Dolny Śląsk i już bombardować tereny, które niegdyś były bezpieczne. Dlatego Berlinka nie mogła dłużej przebywać na zamku. Decyzją samego Grundmana w lipcu 44 skarb zostaje przewieziony do Krzeszowa. Dołączają do niego także archiwalia III Rzeszy z Breslau, czyli depozyty Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W roku 44 wejście Armii Czerwonej do Wrocławia było tylko kwestią czasu, więc skarb trzeba było ukryć w bezpiecznym miejscu. Pierwotnie Berlinka miała zostać ukryta w samej bazylice. Ale Grundmannowi nie pasowało kilka rzeczy. Brak dostępu do bieżącej wody, zbyt duża wilgotność powietrza, co mogło wpłynąć na to, że cenne archiwalia po prostu podejdą pleśnią. I tu ciekawostka, przeszkadzał mu nawet zapach kadzidła. Dlatego też Grundmann zdecydował się, aby bezcenny skarb ukryć w kościele obok bazyliki, w kościele świętego Józefa, na którego stychu właśnie jesteśmy. Według zakonnika, ojca Rose, który był naocznym świadkiem ukrywania skarbu, proces chowania depozytu miał przebiegać bardzo chaotycznie. Rose powiedział, że Grundmannowi w pewnym momencie pomyliły się skrzynie z Berlinki z tymi z Wrocławia. Zarówno ojciec Rose, jak i jego zakonnicy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że w skrzyniach znajduje się absolutnie bezcenny skarb, którego także oni muszą strzec za wszelką cenę. Skrzynie z depozytem znajdowały się tu, w miejscu, w którym teraz jesteśmy. Na krótko przed wejściem Armii Czerwonej do opactwa zakonnicy naradzali się z Günterem Weidt, zakonnikiem, który odpowiedzialny był za otwieranie i zamykanie klasztoru. Choć szczegóły rozmów nie są nam znane, to najpewniej chodziło o to, aby wymyślić sposób, który ograniczy wejście na strych kościoła świętego Józefa i tym samym uratuje Berlinkę przed rozkradzeniem jej przez czerwonoarmistów. Mnisi postanowili zakratować wejście na strych i sprytnie rozwiązali także sprawę ze śpiewającym chórem na balkonie kościoła. Od tego momentu chór znajdował się na parterze i nikt nawet nie pomyślał,
że na górze kościoła może znajdować się berlinka. Mnisi ukrywali prawdę zarówno przed mieszkańcami, jak i przed czerwonoarmistami, którzy co jakiś czas pojawiali się na terenie klasztoru i poszukiwali czegoś, co mogliby po prostu ukraść. Do głowy im wtedy nie przyszło, że najcenniejszy skarb znajduje się dosłownie nad ich głowami. W 45. do Krzeszowa przyjeżdża 3 Polaków, wysłanników ówczesnego rządu. Ich wizyta podyktowana jest tym, że mają oni mieć wiedzę, jakoby w Krzeszowie miał znajdować się cenny skarb. Tajemnica o skarbie była utrzymywana aż do roku 46. Wtedy to do Krzeszowa przyjechała delegacja z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skarb został odnaleziony i przetransportowano go do Krakowa. Niewiadomym jest, dlaczego komuniści nie wywieźli berlinki do Moskwy. To do dziś pozostaje zagadką. Ale berlinka to nie jedyny skarb, jakiego tu szukano. Dzisiaj wejście do krypty schodami jest po prostu niemożliwe. Schody prowadzące do krypty zostały przykryte potężną betonową płytą, więc nie można wejść w sposób standardowy do tego miejsca. Dlatego my poprosiliśmy naszych przyjaciół z bunkrowo.pl, aby do nas przyjechali. Są tutaj i zabezpieczają całą akcję. Wyposażyli nas w sprzęt spinaczkowy i zejdziemy do krypty w sposób niecodzienny. Po prostu zejdziemy tam na linach. Robiłem to kilka razy w swoim życiu. Zdarzyło mi się kilka razy zjeżdżać w liceum wojskowym, ale niecodziennie zjeżdża się do XVIII-wiecznej krypty, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. W latach 50. funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa rozpoczynają akcję o kryptonimie Skarb. Na podstawie zeznań rzekomo 5 niezależnych od siebie świadków stawiają obecnemu pastorowi tego miejsca, Nikolausowi von Lutherotti, zarzut szpiegostwa. Ich obecność spowodowana była tym, że chcieli oni poszukiwać depozytów, stacji nadawczych, broni i przede wszystkim skarbu. Funkcjonariusze UB dostali się także do tej krypty. Paradoksalnie, komunistom utrzymywanie propagandy o tym, jakoby niemieccy księża mieli jeszcze gdzieś na tych ziemiach ukrywać niemieckie skarby, a nie daj Boże je wywieźć, było na rękę. Przecież na ziemiach odzyskanych polscy i nie tylko polscy osadnicy nie czuli przywiązania do tych ziem. W powojennych realiach byli przekonani, że Niemcy prędzej czy później na te tereny powrócą. Władza komunistyczna bardzo umiejętnie wykorzystywała tą propagandę po to, aby na przykład sądzić niewygodne jednostki, w szczególności niemieckich księży. Jesteśmy pod prezbiterium, a dookoła mnie jest prawie 100 trumien, które mają nawet 300 lat. Tu spoczywają prezbiterzy, czyli mnisi, którzy odprawiali msze i do końca swojego żywota byli związani z bazyliką w Krzeszowie. Niektóre trumny są pootwierane, przez co możemy zobaczyć, jak wyglądają 300-letnie ciała. Wiele z nich
ma grymas na twarzy. Powiedziałbym nawet, że niektórzy się do nas uśmiechają. Mają skórę, rzęsy, włosy. Krypta jest wentylowana z dwóch stron, a przy pochówku wrzucano trociny do środka, które wyciągały wilgoć, a to powoduje, że ciała zachowane są naprawdę w świetnym stanie. Zauważyliśmy też, że niektóre trumny są wręcz rozprute. Z niektórych oderwano środek, część z tych trumien została ewidentnie sprofanowana. Pytanie, kto mógł tego dokonać? Benedyktyni byli chowani skromnie. Do grobów składano ich bez większego majątku, a nawet bez butów. Mimo to ludność niemiecka bardzo często ukrywała swoje kosztowności, które chciała w jakiś sposób ukryć, a później za jakiś czas po to wrócić, ukrywała swoje kosztowności, wkładając je do grobów nawet swoich bliskich, licząc na to, że nikt nie będzie w tych miejscach szukał. Oczywiście Niemcy przeliczyli się, ponieważ w powojennym świecie cmentarze były rabowane na potęgę. Ubecy, którzy dostali się do krypty, przeszukiwali trumny w nadziei, że znajdą jakiś majątek. Ale tak jak wspomniałem, księży chowano bez większych kosztowności. Obok mnie znajduje się kolejna część krypty, w której trumny dosłownie leżą jedna na drugiej. Duża część z nich jest pootwierana. Mało tego, kości ludzi, piszczele, miednice, czaszki zostały wyciągnięte z trumien i wyrzucone. Jest to przykład na to, w jaki sposób w powojennym świecie ludność podchodziła do wszystkiego, co niemieckie. Było przyzwolenie na niszczenie wszystkiego, co kojarzyło się z okupantem. To, czy komunistom w ramach akcji Skarb udało się odnaleźć w Krzeszowie drogocenny depozyt, wciąż pozostaje tajemnicą. Faktem jest, że akcja Skarb nastawiona była na nękanie niemieckich mnichów. Ludność przesiedleńcza na ziemiach odzyskanych była tak wściekła na Niemców, że niszczono wszystko, co niemieckie i pozbywano się wszelkich pamiątek zostawionych tu przez okupanta. Niszczono cmentarze, witryny sklepowe, ściągano niemieckie nazwy ulic. Nie chcę tego oceniać. Ludzie doświadczeni działaniami wojennymi, przesiedleni na Dolny Śląsk, pamiętający, co robili Niemcy w trakcie wojny, nie chcieli widzieć tu ich obecności. Katowania, mordy, łapanki na ulicach, gestapo, Auschwitz, 6 lat okupacji, zbrodni dokonanych przez wojsko niemieckie można by było wymieniać godzinami. Dlatego nie możemy oceniać tego typu zachowań. Europejska perła baroku do dziś ukrywa przed nami mnóstwo tajemnic. Z tego miejsca pragniemy podziękować włodarzom Krzeszowa za wyrażenie zgody, aby odcinek powstał w tym miejscu. Dziękujemy także naszym przyjaciołom z bunkrowo.pl, dzięki którym mogliśmy zjechać na linach do krypty. Dziękujemy też wszystkim, którzy oglądają History Hiking i wspierają nas na Patronite. Pamiętajcie o tym, żeby udzielać się w komentarzach, zostawić łapkę w górze, subskrybować nasz kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o przesłuchaniu fascynującego audiobooka Polska, Rosja, historia obsesji, obsesja historii. Link do niego znajdziecie pod filmem. Serdecznie dziękujemy wszystkim mecenasom, dzięki którym powstają nasze odcinki. Wesprzeć można nas poprzez link w opisie filmu. Wspierają nas Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Adam Piastowski, Galicja Productions, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Jarosław Zębek.